Szczęśliwego sabatu, dzień dobry. Niech imię Boże będzie uwielbione na tym miejscu. Cieszymy się bardzo, że to już kolejny sabat w naszym życiu, który możemy spędzić w najlepszym gronie z możliwych, bo jest z nami, jak wierzymy, Pan Bóg, Jego święci aniołowie. Możemy się spotykać z braćmi i siostrami. Są także z nami internauci, których serdecznie witamy. A teraz zacznijmy to nabożeństwo śpiewając pieśń pod numerem 12. Pójdźmy, śpiewajmy wraz, Alleluja, Amen. Panu, co zbawił nas, Alleluja, Amen. Troskę i radość swą, przed Jego nieśmy tron. Panu, co kocha nas, wzniesie się, Alleluja, Amen. Ku niebu tak Bóg chce, Alleluja, Amen. On przyjacielem jest, w życiu prowadzić chce. Czytam psalm 13. Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał, dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną, dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu. Codziennie? Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie. Wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój. Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci. By nie rzekł nieprzyjaciel mój, przemogłem go. By nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał. Ja bowiem ufam łasce Twojej. Niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Amen. W miarę możliwości uklęknijmy do wspólnej modlitwy. Nasz wielki, wszechpotężny Ojcze Niebieski, przed oblicze Twoje w tym poranku Dnia Świętego Sobotniego przychodzimy, by przede wszystkim Ciebie uwielbić, wywyższyć i oddać chwałę Twemu świętemu imieniowi, podziękować za swoje dobrodziejstwa i łaski, za zbawienie w Jezusie Chrystusie, za to, że mogliśmy tutaj przyjść na to miejsce. Daj, Panie, aby to było zawsze naszym pragnieniem, radością. Tak jak psalmista Dawid powiedział, uradowałem się wielce, kiedy mi powiedziano, że do domu Pańskiego pójdziemy. Daj, abyśmy zawsze mogli mieć takie pragnienie, by być z Tobą, w społeczności z Tobą i z ludem Twoim spotykać się. Chcemy podziękować, drogi Ojcze, za całe 6 dni, które odeszło do wieczności przeżyte, że nas prowadziłeś, drogi Ojcze, zachowałeś w zdrowiu, że mogliśmy się tutaj spotkać. Drogi Panie, dziękujemy za sabat, ten szczególny dzień, w którym możemy zostawić wszystkie nasze troski, kłopoty dnia codziennego, wszystkie problemy, a w szczególny sposób myśli nasze skierować ku Tobie, jako Panu i Stworzycielowi, naszemu Zbawicielowi i Panu Sługiesz Sabatu. Daj ten dzień, by był przeżyty ku Twojej chwale i czci, drogi Panie, na rozmyślaniu o Tobie, drogi Panie, i o pomocy bliźnim, odwiedzeniu ich może, tych, którzy potrzebują, bo wiele osób nie dotarło z powodu chorób swoich, niemożliwości przybycia, drogi Panie. Bądź Ty też ich lekarzem, dotykaj ich. Pociesz również smutnych, tych, którzy odeszli, ich bliscy, drogi Panie. Daj pokój do
serca. Chcemy też podziękować za wczorajszy wieczór wspaniały, kiedy 6 osób opowiedziało się za Tobą, drogi Panie. Przyjęło Ciebie jako osobistego Zbawiciela, zawarło przymierze. Drogi Panie, jaka wielka radość była nasza też. Daj, aby one mogły wytrwać do końca i każdy z nas, by być Tobie wierny, drogi Panie, całym sercem, szczerym służyć, żebyś nie musiał powiedzieć do nas, tak jak do współczesnych Tobie ludzi, że lud ten czci mnie wargami, ale serce jest daleko ode mnie. Daj, byśmy sercem pełnym miłości, życzliwości, drogi Panie, miłości do Ciebie i do bliźniego służyć Tobie mogli. Błogosław teraz nabożeństwo całe nasze, studium Słowa Twego. Daj, aby Duch Święty był przewodnikiem podczas tej lekcji, abyśmy się wiele z niej nauczyć mogli, te słowa zachować w sercu, ale nie tylko zachować, ale również dzielić się z innymi, aby wykorzystać każdą sposobność, by powiedzieć o Tobie, szczególnie w tym trudnym czasie, powiedzieć ludziom, że jest nadzieja, drogi Panie, w Tobie. I Ty chcesz, nie chcesz niczyjej śmierci, ale pragniesz szczęścia każdego człowieka. Daj, abyśmy mogli o tym mówić, o naszych doświadczeniach, że Ty jesteś naszym wspaniałym Ojcem i naszym przyjacielem. Pomóż nam, Panie, być również światłością w naszym otoczeniu. Gdziekolwiek jesteśmy, by nasze życie mogło być światłością, było wiarygodne i zawsze Ciebie wielbiło. Prosimy o to wszystko gorąco i dziękujemy w drogim i jedynym imieniu danym pod niebem ludziom, przez które możemy być zbawieni, w imieniu ukochanego Twojego Syna, a naszego wspaniałego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Za chwilę zaśpiewamy kolejną pieśń pod numerem 38, ale chciałabym także zachęcić internautów, żebyście śpiewali razem z nami. Na ekranie są wyświetlane słowa, więc niech także Wasze domy wypełni pieśń. Najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Jaj, żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Jak oka strzeżesz go, ten żynny klejnot Twój zasłania. Od napaści zła, o drogi Boże mój, zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój. Ja pragnę zawsze mieć z Kościołem łączność Twym, radości i ciężary nieść w dniu dobrym jak i złym, radości i ciężary nieść w dniu dobrym jak i złym. A gdy się skończy już pielgrzymki ziemskiej czas, wraz z tysiącami świętych Twych mnie przyjmiesz, Ojcze nasz, wraz z tysiącami świętych Twych nie przyjmiesz, Ojcze nasz. Usiądźmy, a teraz wsłuchajmy się w słowa refleksji i pobudek misyjnych. Cieszymy się, że jest z nami pastor Paweł Lazar. Zapraszamy Cię, pastorze, do podzielenia się refleksją. Ja również się cieszę, że mogę być dzisiaj wśród Was. Wiecie, można uczestniczyć w każdym sobotnim nabożeństwie, nawet tutaj, na tym miejscu, przez internet. I można byłoby powiedzieć, że to jest to samo, ale to nie jest to samo. Także cieszę się, że nie wiem, ilu nas dzisiaj tutaj jest. To nie jest ważne. Ważne jest to, że tak jak powiedział, tak jak mówi Pismo Święte,
Tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się, jestem w pośród nich. I miejmy nadzieję, że i my jesteśmy z Nim. Bo to jest przecież najważniejsze. To jest sednem naszego chrześcijańskiego życia. Dzisiejszy tekst, który wprowadza nas do refleksji misyjnej i do doświadczeń, pochodzi z Ewangelii Jana 20 rozdziału i tam wiersza 28. Bardzo krótki tekst, bardzo dobrze znany nam. Historia, z której pochodzą te słowa, ma miejsce już po zmartwychwstaniu Chrystusa Pana. Dziś w części drugiej będziemy coś niecoś więcej o tym wydarzeniu tam z Golgoty rozmawiać, czy wydarzeniami, które były związane z Golgotą. Tomasz, o którym jest tutaj mowa, często mówimy niewierny Tomasz, być może jest to zbyt ostra ocena. Niekoniecznie był niewiernym Tomaszem, po prostu wątpił. A to się zdarza absolutnie każdemu człowiekowi. No, chyba że na mnie. Ale to wy musicie rozstrzygnąć, jak to jest w waszym życiu, jak to jest w moim życiu. Odpowiedział Tomasz i rzekł: Panie mój, czy Pan mój i Bóg mój? Czy naprawdę Jezus Chrystus jest Twoim i moim Panem, jest Twoim i moim Bogiem? Tak wielu ludzi, nawet mówiąc w chrześcijaństwie generalnie, trudno przyjąć im Jezusa Chrystusa jako odwiecznego Boga, jako pełnego mocy Boga, jako Ojca odwiecznego. Tak, no był człowiekiem, był naszym Zbawicielem, jest naszym Zbawicielem, ale przyjąć Go jako Boga mego życia. Czasami jest to trudne. Wiecie dlaczego? Ponieważ my lubimy jako ludzie być panami swego życia. A ma być ktoś nad nami? Ktoś zabierać nam wolność? Ktoś, kto kontroluje nasze życie? Tak, Bóg jest, oczywiście. Ale czy On jest w moim życiu, w naszym życiu? Kilka dni temu stałem właściwie nie w kolejce, bo chyba byłem drugim do kasy w pewnym markecie, jeżeli tak mogę powiedzieć, kupując pewne rzeczy, materiały do biura. I gdy już klient, który był przede mną, opuszczał to miejsce przy kasie, zauważyłam, że sprzedawca jakoś dziwnie patrzy w moim kierunku. Ja tego człowieka nie poznałem. Kiedy już płaciłem, on odwraca się do mnie i mówi: a Pan to jest z kościoła. No ja mówię: no tak, jestem z kościoła, oczywiście. Ale kościoła adwentystów, on dodaje. No tak, ma Pan rację. Ja mówię: a skąd my się znamy? O, mówi, długa historia. Nie mam możliwości teraz, po prostu już następny klient stał. Wyciągnąłem szybko swoją wizytówkę, mówię: proszę do mnie zadzwonić, napisać na maila. Po prostu chciałbym mieć z Panem kontakt. Ale wcześniej jeszcze powiedział, mówi: tak bardzo chciałbym lekcje biblijne. Zawsze je kupowałem.
ale na ten kwartał nie mam ich. Ja mówię, załatwię panu, nie ma problemu. Ja tu często po prostu tą ulicą do pracy dojeżdżam, być może nawet dwa dni później panu doręczę. I tak też zresztą uczyniłem. Później mi napisał w mailu o swoich troskach, problemach, wyzwaniach, które stoją przed nim, ale zaznaczył jedną bardzo ciekawą rzecz. Mówi, kiedy chodzę z Jezusem, to nawet największe problemy znikają z mego życia. Drodzy, módlmy się za Karola. Człowieka, który prawdopodobnie dzisiaj jest gdzieś daleko w Ostródzie, bo napisał, że weekendy prawie zawsze spędza u mamy. Potrzebuje po prostu pomocy. Rzadko korzysta z internetu, aby oglądać nabożeństwa, ale mówi, czasami mu się to udaje. Wierzę, że z tym człowiekiem będę miał dalszy kontakt. A przede wszystkim, aby Bóg pomógł mu w rozwiązaniu tych trosk, tych problemów, które są wyzwaniem w jego życiu. Kilka tygodni temu zadzwonił jeden z beneficjentów, któremu pomagamy już od kilku lat, gdzieś tam z zachodniopomorskie. Mówi, chyba on mi zawsze mówi, bracie, chociaż nie jest członkiem kościoła. Mówi, zmarł mój dobry kolega. Niedaleko ode mnie w Choszcznie. Mówi, on przed śmiercią osobie, z którą mieszkał razem, powiedział, zrób wszystko, aby mój pogrzeb prowadził pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Chociaż nie należał również do naszego kościoła. A więc ja mówię temu panu Czesławowi, słuchaj, zadzwoń do pastora, masz z nim kontakt, tego z najbliższego zboru. On na pewno ci pomoże. No bo nie byłoby trudno po prostu prawie przez pół Polski jechać, aby ten pogrzeb prowadzić. Zresztą sytuacja, w jakiej żyjemy, na pewno by mi nie pomogła w rozwiązaniu tej sprawy. Później dowiedziałem się, że rzeczywiście skontaktował się z pastorem, pogrzeb się odbył, a że po prostu opieka społeczna realizowała ten pogrzeb w sensie finansowym, to pani z opieki społecznej pastorowi powiedziała, jak również panu Czesławowi, a właściwie jemu przede wszystkim, mówi, takiego nabożeństwa na pogrzebach jeszcześmy nie widzieli. To było niesamowite. I wtedy powstała myśl, żeby właśnie w tej miejscowości, w Choszcznie, przeprowadzić jakieś wykłady, jakieś spotkania. Ten nasz przyjaciel, chociaż nie mieszka w samym Choszcznie, mieszka gdzieś tam dalej na wiosce, mówi do mnie w kolejnym telefonie, czy można po prostu zorganizować takie wykłady, żeby dotrzeć do tych ludzi. Ja mówię, no ale oczywiście, że tak. Proszę po prostu być w kontakcie z pastorem tamtego terenu. I na pewno po prostu będzie to możliwe. Inny przykład. Przedwczoraj byłem na targu. Czasami trzeba jakieś zakupy zrobić. Szczególnie jak się jest zaopatrzeniowcem dla różnych osób, a przede wszystkim dla domu. I tak stojąc przy stoisku, naprawdę sadownika, który ma super jabłka, podchodzi pewien pan
I od zaraz zaczyna po prostu o polityce, o problemach, nie będę cytował, bo po prostu byłoby to obraźliwe. Tak myślałem, jak po prostu przekierować tą przykrą rozmowę. Tą rozmowę, która w treści niczym się nie różniła od tego, co słyszymy w telewizji, w radiu, w prasie, w internecie. W pewnym nawet momencie on mówi, pan jest młodym człowiekiem, mówi, pan nie zna starych czasów. Mówi, wtedy to było życie. Ja mówię, a ile tak ma pan lat? Może mi pan powiedzieć, który pan jest rocznik? No, 53. 53. Ja mówię, a wie pan co, że ja też jestem 53? On tak popatrzył na mnie. No ja mówię, nie oszukuję, mówię prawdę, z marca. No okazało się, że nawet jestem starszy od niego, bo on się w późniejszych miesiącach urodził. I wtedy mówię, proszę pana, mam książeczkę, tą książkę roku. Chciałbym po prostu panu ofiarować. On w pierwszej chwili wziął, już prawie miał chować, a później mówi, ale to jest religijna rzecz. Ja mówię, można tak powiedzieć, ale nie zupełnie. Nie tylko. Po prostu mówi o sprawach naszego czasu. No a wtedy on, wie pan co, ja jestem ateistą. Nie, ja w ogóle... Wie pan, nie to, że gardzę, ale mówi, mam ją położyć na półkę, bo i tak jej nie przeczytam. Po prostu niech pan weźmie i komuś kolejnemu da. Z pewnym smutkiem po prostu opuszczałem to targowisko. Ale cóż, no, spotykamy przeróżnych ludzi. Myślę, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, czy ci, którzy są przed ekranami komputerów, spotykają bardzo podobne sytuacje. Drodzy, jako chrześcijańska służba charytatywna udzielamy, można powiedzieć, co tydzień kilku, a czasami nawet i więcej osobom, bo czasy, w jakich dzisiaj żyjemy, są naprawdę trudne. Gdy wszedłem do budynku, poszedłem do biura, by się tam rozebrać, no bo mam klucz, dlaczego by z tego nie skorzystać. Popatrzyłem na biurko, nie byłem w piątek w biurze, po prostu pracowałem zdalnie. Zobaczyłem kolejną korespondencję pewnej młodej osoby, która miała kilka bardzo, bardzo poważnych operacji. Nie będę mówił o szczegółach, bo raczej nie powinienem o tym mówić. Są to pewne rzeczy poufne i nawet nie mam zamiaru wymienić imienia tej młodej osoby. I gdy przeczytałem jej list, problemy po tej ostatniej operacji, którą miała w grudniu, ale też i problemy innego rodzaju, rodzinne, jeżeli tak mogę powiedzieć, powodują, że rzeczywiście żyje w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. A muszę wam powiedzieć, że jest to osoba, która mieszka w Warszawie, której już od roku pomagamy. Nawet zbiórka, którą mieliśmy w grudniu, gdy wysłaliśmy do kilkunastu setek darczyńców, w tym liście była informacja o jej, o tej osobie, że na tą osobę zbieramy środki. Muszę wam powiedzieć, że po prostu
z różnych stron. I to nie tylko z Kościoła Adwentystów, ale wielu innych chrześcijan. Być może czasami i ludzi niewierzących. Po prostu wpłacają środki na dany cel. I my na tej podstawie możemy po prostu tym ludziom pomagać. Nabożeństwo noworoczne, które było tutaj na tym miejscu, był apel, aby wpłacać na konto chrześcijańskiej służby charytatywnej środki na szpital w Piasecznie. Mogę wam powiedzieć, że do dnia wczorajszego wpłynęło około, a właściwie ponad 5000 zł na ten cel. Mało, dużo, nie wiem. Wiecie, to jest tak jak z tym wdowim groszem. Gdy studiujemy tą historię, każdy z nas powie, to tak mało. To nawet nie warto wspomnieć. Ale ten grosz, te 5000 zł może rzeczywiście niejednej osobie pomóc. Pieniądze nie są najważniejsze w naszej misji, ale jakże często potrzebne dla tych, którzy żyją w trudnych sytuacjach. Wracam do myśli tej, która została tutaj przedstawiona w tekście. Pan mój i Bóg mój, jak Twoje i moje życie, codzienne życie, świadczy, że Jezus jest moim Panem, że Jezus Chrystus jest moim Bogiem. Czy moje myśli, czy moje słowa, czy moje czyny, czy nasz charakter dowodzi coraz bardziej, że pozwalamy Mu kształtować nasze życie, że w naszych kontaktach z drugim człowiekiem, z kościoła, rodziny, sąsiedztwa, czy zupełnie obcych ludzi, a nawet wrogo nastawionych do nas ludzi, czy objawiamy charakter Boga. Dziękuję za uwagę. Amen. Dziękujemy serdecznie za te myśli. Uświadomiliśmy sobie, jak wiele osób otacza nas, jak wiele z nich jest bez nadziei, bez pocieszenia. W każdym wymijającym nas samochodzie, w każdym oknie z zapalonym światłem, tam są ludzie, którzy potrzebują Boga. Bądźmy dla nich i módlmy się o nich. Teraz przechodzimy do bardzo ważnej części naszego nabożeństwa. Będziemy studiować trzecią lekcję z kwartalnika zatytułowanego Pocieszajcie mój lud. Studiujemy zagadnienia z Księgi Izajasza i zapraszamy wszystkie osoby do uczestnictwa. Zapraszamy młodzież na lekcję Zoom. Odbędzie się ona w dwóch kategoriach wiekowych, od 10 do 13 lat i od 14 do 18. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie, która wyświetli się tutaj komunikat na dole ekranu. I także zapraszamy dzieci na szkółkę Graceling. W tym miejscu otworzymy jedną klasę, a internautów zapraszamy na lekcję Hope Channel. Błogosławionego czasu. Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Cieszę się, że jesteście z nami. Kontynuujemy studium Księgi Izajasza, proroka ewangelisty, który tak wiele napisał o mającym przyjść Mesjaszu. Przepowiednie te spełniły się w życiu Jezusa w najdrobniejszych szczegółach. Witam również zespół w studiu. Siedzi przede mną tylko 5 osób, ale jesteśmy przedstawicielami słuchaczy Szkoły Sobotniej Hope Channel z całego świata. Miło nam, że jesteście z nami. Podczas tej serii rozważań możecie dostać od nas podarunek.
Jest to audiobook do pobrania z internetu. Nosi tytuł Radical Evidence. Publikacja ta przedstawia starotestamentowe proroctwa, które wskazywały na Jezusa jako Mesjasza. Żeby otrzymać ten audiobook, wystarczy wysłać wiadomość na podany adres a w temacie wpisać free offer. Prześlemy wam link. Będzie to błogosławiona lektura, bo znajdziecie w niej również współczesne historie osób, których życie zmieniło się dzięki relacjom z Jezusem. Módlmy się. Ojcze w niebie, temat naszych zajęć brzmi, gdy Twój świat się rozpada. Będzie to studium jak najbardziej na czasie, bez względu na to, w którym kraju mieszkamy. Wydaje się, że świat rzeczywiście się rozpada. Wierzę, że przygotowałeś dla nas to studium z Księgi Izajasza właśnie na ten czas. Modlę się o błogosławieństwo dla naszego zespołu i dla słuchaczy naszej szkoły na całym świecie. Niech Duch Święty będzie naszym nauczycielem, abyśmy odnaleźli dziś w Tobie pokój i nadzieję. W imieniu Jezusa. Amen. Gdy Twój świat się rozpada. Jamie Jean, rozpocznij proszę nasze studium od odczytania słów z Księgi Izajasza, rozdział 7, wiersz 1. Pytanie, z jakim kryzysem musiał zmierzyć się wnuk Uzjasza, król Ahaz, już w początkowej fazie swojego panowania? Księga Izajasza, rozdział 7, wiersz 1. Za czasów Ahaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. Było tu dużo trudnych imion. Królowie Aramu i Izraela atakują Judę. Odczytamy teraz pewien frapujący tekst. Jason, druga Księga Królewska, rozdział 15, wiersz 37. Ktoś może mieć trudności ze zrozumieniem tych słów, ale pamiętajmy, że już z tego krótkiego studium Księgi Izajasza wynika, że mieszkańcy Judy odeszli od Boga. Zostali porównani do mieszkańców Sodomy i Gomory. Druga Księga Królewska, rozdział 15, wiersz 37. W tych czasach Pan zaczął nasyłać na Judę Resyna, króla Aramu, i Pekacha, syna Remaliasza. Dlaczego Bóg miałby coś takiego robić? Przecież jest Bogiem pełnym dobroci, który chce zbawić każdego. Dlaczego Bóg nasłał na Judę władców dwóch równie bezbożnych ludów? A może nawet bardziej bezbożnych, bo Aramejczycy nie byli wyznawcami prawdziwego Boga. Dlaczego Bóg nasłał ich na swój lud? Christian? Poznając Boży charakter, dowiedziałem się, że Bóg dopuszcza próby, które mają nas nauczyć pokory. W tym przypadku Bóg czynił coś jeszcze, chciał zawrócić naród z drogi buntu. Pozwalając na coś takiego, Bóg patrzył na ich sytuację z o wiele szerszej perspektywy. Zobaczmy, czy to, co mówisz, jest prawdą. Symyso, druga Księga Kronik, rozdział 28, wiersz 19. Druga Księga Kronik, rozdział 28, werset 19. Pan bowiem upokorzył Judę z powodu Ahaza, króla judzkiego, za to, że doprowadził Judę do rozkładu i prostacko sprzeniewierzył się Panu. W jakim celu Bóg wywierał na swój lud nacisk przy pomocy ościennych narodów? Dziemidzin? Żeby sprowadzić ich na właściwą drogę. Boże, zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Okazujemy skruchę, prosimy przebacz nam i przyjdź nam z pomocą. Zobaczmy, jaką decyzję podjął król Ahaz. Druga Księga Królewska, rozdział 16, od wiersza 7 do 9.
Jason, druga Księga Królewska, rozdział 16, od wiersza 7 do 9. Można by się spodziewać, iż król powie: Boże, nie wiemy, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Tak jak powiedział król Jehoszafat. Dowiedzmy się, co zrobił Achaz. Druga Księga Królewska, rozdział 16, od wiersza 7 do 9. Wtedy Achaz wysłał posłów do Tiglat-Pilesara, króla asyryjskiego, z takim oświadczeniem: Jestem Twoim sługą i Twoim synem. Wyrusz więc i wyzwól mnie z ręki króla aramejskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie. Achaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je w darze królowi asyryjskiemu. Król asyryjski wysłuchał go i wyruszył pod Damaszek. Zdobył go i uprowadził jego mieszkańców do Kir. Resina zaś pozbawił życia. Pragmatyk powie: cel został osiągnięty, ale Smith kręci głową. Dlaczego to było niewłaściwe posunięcie? Achaz mógł albo zaufać Bogu i przesłaniu przekazanemu przez proroka Bożego Izajasza, albo znaleźć sobie sojusznika, by stworzyć koalicję. To jest prawdziwy wybór. Czy ufasz Bogu, który mówi, że cię ochroni? Czy też polegasz na drugim człowieku, na swojej pracy albo przebiegłości? Komu ufasz? Czy naprawdę ufasz Bogu, gdy twój świat się rozpada? Problematyczne było już samo zwrócenie się o pomoc do bezbożnych Asyryjczyków. Ale król Achaz dopuścił się czegoś jeszcze. Liza? Wziął święte sprzęty świątynne i posłał je w darze królowi asyryjskiemu. Achaz okazał pogardę dla tego, co boskie. Ważniejsza była dla niego przewaga militarna. I jeszcze powiedział pogańskiemu królowi: jestem twoim synem. To była trudna sytuacja. Achaz próbował znaleźć rozwiązanie, bo jego świat się rozpadał. Wydaje się, że to jego wcześniejsze decyzje skłoniły go do dokonania tego niemądrego wyboru. Christian, druga Księga Królewska, rozdział 16, od wiersza 2 do 4. Myślę, że inne sprawy wytyczyły jego sposób postępowania. Nieraz słyszę się takie słowa: nie wiedziałem, że jestem do tego zdolny. Ale jeśli idziesz w kierunku, który nie prowadzi cię do Boga, to w końcu robisz rzeczy, o które byś się nie podejrzewał. Co stało się wcześniej w życiu króla? Druga Księga Królewska, rozdział 16, od wiersza 2 do 4. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana Boga jego, jak Dawid, jego praojciec. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary krwawe i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Inny przykład mówi, że przeprowadził swojego syna przez ogień. O co tu chodzi? O ofiary z dzieci. Składane Molochowi, to były ofiary z ludzi. Być może chodziło również o czary. Diabeł chronił ludzi chodzących po rozżarzonych węglach. Tak czy inaczej, Pismo Święte potępia takie praktyki. Nie powinniśmy mieć z nimi nic do czynienia. A tutaj przywódca ludu Bożego dopuszcza się takich rzeczy. Christian? Trzeba nazwać rzecz po imieniu. Achaz oddał pole wrogowi. Gdy ustępujesz pola wrogowi, osłabiasz swoją zdolność rozróżniania między dobrem a złem i zachowujesz się w coraz bardziej niebezpieczny sposób.
Zupełnie jak dzisiaj. Gdy nasz świat się rozpada, zastanawiamy się, dlaczego ludzie robią takie rzeczy. Symyso? Achaz de facto zrzekł się władzy, gdy złożył dar królowi asyryjskiemu. Zapewnienie sobie bezpieczeństwa miało bardzo wysoką cenę. Tą ceną było odstępstwo szerzące się wśród całego ludu. Trzeba być świadomym konsekwencji każdej swojej decyzji. Z początku pewne rozwiązania wydają się wygodne, ale na dłuższą metę są szkodliwe. Ktoś powie, król osiągnął swój cel, Asyryjczycy mu pomogli. Ale pojawiły się o wiele poważniejsze konsekwencje, które nie od razu były oczywiste. Liza? Niestety Achaz nie zmienił swojego postępowania. Ludzie nieraz mówią, jak sytuacja się poprawi, to wrócę do Boga. A chodzi o to, że to, jak się teraz zachowujesz, zadecyduje o twoim zachowaniu w naprawdę trudnych czasach. Charakter Achaza świadczy o tym, że nigdy nie ufał Bogu. Nie czynił tego, co prawe. Jamie G? Jego plan wypalił, ale ciekawe, ile czasu sobie kupił i za jaką cenę. Mój mąż często mówi, że dzisiejsze problemy zwykle są wynikiem wczorajszych rozwiązań. Błędnych rozwiązań. Tak, twoje własne rozwiązanie może być dobre na krótką metę, ale tylko Boże rozwiązania są trwałe. Christian? Przypomniało mi się pewne przysłowie, które doskonale pasuje do tej historii. Księga Przysłów, rozdział 14, wiersz 12. Odszukajmy ten werset. Księga Przysłów, rozdział 14, wiersz 12. Ta sama myśl powtórzona jest w Księdze Przysłów, rozdział 16, wiersz 25, bo jest bardzo ważna. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Zamiast szukać pomocy u pogańskiego władcy i nazywając się jego synem, de facto uznawać jego zwierzchność, co powinien był zrobić król Achaz? Co my powinniśmy robić, gdy wydaje się, że nasz świat się rozpada? Jason? Asyria jednak później zaatakowała Jeruzalem. Królem był już wtedy syn Achaza, Hiskiasz. W obliczu zagrożenia Hiskiasz zwrócił się do Boga, błagając go o pomoc. Rozmawiał z prorokiem Izajaszem i modlił się do Boga. Gdy nasz świat się rozpada, powinniśmy udać się do Boga i powiedzieć: Boże, nie mogę sobie z tym poradzić. Oddaję tę sprawę Tobie. Wspaniała obietnica zawarta jest w Psalmie 50. Pamiętacie tę obietnicę? Psalm 50, wiersz 15. Bóg często mi ją przypomina. Jamie Jean? I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Mamy wielbić Boga, gdy Go wzywamy. On jest tym, który nas wybawia. Król Achaz podjął błędną decyzję, ale Bóg dalej okazywał mu miłosierdzie, żeby zawrócić go ze złej drogi. Księga Izajasza, rozdział 7, wiersz 3. Liza? Wtedy rzekł Pan do Izajasza, wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szerejaszubem na koniec kanału górnego stawu, na drogę pola foluszników. Dlaczego Izajasz miał wziąć ze sobą swojego syna i dlaczego wspomniane jest jego imię? Czy macie w Biblii przypis podający znaczenie imienia Szerejaszub? Symiso? Resztka powróci. To dość oryginalne imię dla syna. Mówiliśmy już, że Bóg zna koniec na początku. Dlatego z wyprzedzeniem polecił Izajaszowi, żeby nadał swojemu synowi imię Resztka powróci. Dlaczego Bóg posłał do Achaza Izajasza z jego synem o imieniu Resztka powróci? Symiso?
W ten sposób wyrażona została obietnica. To się tak nie skończy. W wielu miejscach Księgi Izajasza znajdujemy odniesienia do Chrystusa. Zostanie do nas posłany Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Przesłanie jest następujące. Wiele rzeczy będzie się działo, ale słowo prorocze mówi, że Mesjasz przyjdzie z linii Dawida. Poddanie się zwierzchnictwu Asyrii było wbrew tej proroczej zapowiedzi. Chrystus zawsze pomaga nam przetrwać kryzys. A zatem Izajasz wychodzi naprzeciw Achaza, razem ze swoim synem resztka powróci. Zobaczmy, co było dalej. Liza, Księga Izajasza, rozdział 7, od wiersza 4 do 9. I powiedz mu: miej się na baczności i bądź spokojny. Nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących, gdy płonie gniewem Resyn z Aramem i syn Remaliasza. Ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc: wyruszmy do Judy i przestraszmy ją, i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. Tak mówi Wszechmogący Pan: to się nie stanie i tak nie będzie. Gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn. I jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem. A stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest syn Remaliasza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Taki jest wybór. Jakiej reakcji króla spodziewalibyśmy się w tym kontekście? Jason? Wdzięczność za to, że Bóg powiedział mu, co się stanie, że jego wrogowie się nie ostoją. Chociaż wcześniej podjął głupią decyzję, Bóg nie spisał go na straty. Czy ktoś z was dostał w życiu drugą szansę? Moglibyśmy podnieść obie ręce. Boże, dziękuję Ci, że nie spisałeś mnie na straty i że pokazałeś mi, że ci groźnie wyglądający ludzie są tylko niedopałkami dymiących głowni. Zobaczmy, co się stało. Dziemy dzień od wiersza 10 do 12. I znowu rzekł Pan do Achaza tak: proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze. Na to odpowiedział Achaz: nie będę prosił i nie będę kusił Pana. Achaz chce iść swoją drogą, więc Bóg mówi jeszcze raz: proś o znak, wystaw mnie na próbę. Dlaczego Achaz nie przyjął tej propozycji? To nie ma sensu. Jason? Wygląda na to, że Achaz podjął już decyzję, że nie będzie podążał za Bogiem. Bóg daje mu kolejne okazje, ale król mówi: nie będę tego słuchał. Nie będę wdzięczny Bogu za to, co dla mnie czyni. Chcę iść swoją drogą. Także w innych miejscach Pisma Świętego Bóg mówi: wystaw mnie na próbę. Poproś mnie o coś. Czy moglibyście przytoczyć jakieś historie lub cytaty biblijne, które świadczą, że Bóg się przed nami nie ukrywa? Ale chce działać w naszym życiu, gdy nasz świat się rozpada. Trzeci rozdział Księgi Malachiasza. Jest to ostatnia księga Starego Testamentu i de facto ostatni rozdział. Księga Malachiasza, rozdział 3, wiersz 10. Sam Bóg mówi: przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Boże, nie wiem, czy starczy mi do końca miesiąca. A Bóg mówi: postaw mnie na pierwszym miejscu, nie oszukuj mnie.
mówi o tym poprzedni werset. Wystaw mnie na próbę i zobacz, jakim błogosławieństwem cię obdarzę. Może finansowym, a może znajomy przyjdzie i powie, w tym roku jest wyjątkowy urodzaj i da ci torbę warzyw. To jest doskonały przykład. Zauważyłem, że gdy ktoś mówi, że nie będzie wystawiał Boga na próbę, to najczęściej oznacza to, że ta osoba nie poznała w pełni Bożego charakteru. Tacy ludzie są nieufni w stosunku do Boga. Nie uważają, że Bóg jest kimś, kogo można wystawić na próbę, komu można zaufać, bo po prostu Go nie znają. Najwyraźniej Achaz nie zdecydował się poznać Boga i dlatego mu nie ufał. Zapomniałem, jak się nazywała kobieta, która w czasie II wojny światowej ratowała Żydów i przyłożyła palec do Biblii. Jimmy Jean, pamiętasz? Ktoś pewnie do nas napisze. Powinnam to wiedzieć, bo mam żydowskie korzenie. Było kilka takich kobiet. Tak, ale ona wskazała palcem tekst biblijny i powiedziała, Boże, obiecałeś. Ktoś nam pewnie przypomni, jak nazywała się ta kobieta. Może któryś z naszych widzów powie nam. Mamy luki w pamięci. Kto przyłożył palec do Biblii i powiedział, Boże, obiecałeś? Chodzi o to, że zaufanie do Boga oznacza poleganie na Jego obietnicach. Gdy mój świat się rozpada, to albo całkowicie ufam Bogu, albo sam staram się jakoś z tego wybrnąć. Liza, gdy trudno ci zaufać Słowu Bożemu, przyjrzyj się swojemu życiu. Pomyśl o tym, że Bóg dotąd cię prowadził. Trzeba pokory, żeby powiedzieć, nie zasłużyłam sobie na podwyżkę ani na moją rodzinę. Bóg konsekwentnie prowadził mnie aż do tej chwili. Powinniśmy pokornie przyznać, że to rzeczywiście Bóg nas tak daleko zaprowadził i że teraz nas nie zawiedzie. A propos, przypomniało mi się, że to była Corrie ten Boom. Były też inne takie osoby. I to jest wspaniałe, bo Bóg pyta, kogo poślę i kto nam pójdzie? Izajasz odpowiedział, oto jestem, poślij mnie. Zaufał Bogu, choć nie wiedział, dokąd ma się udać. Symyso? Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wiersz 7. Będziemy cytować słowa samego Mesjasza, o którym pisze Izajasz. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wiersz 7. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Bóg mówi, wystawcie mnie na próbę. Proście. Gdy Jezus chodził po wodzie, Piotr zapytał, czy mogę przyjść do ciebie? Przyjdź. Wszystko szło dobrze, dopóki Piotr był wpatrzony w Jezusa. W tamtej chwili jego świat się nie rozpadł, ale być może Piotr obrócił się do swoich kolegów, żeby im pomachać. Zobaczcie, chodzę po wodzie. Gdy odwrócił wzrok od Jezusa, świat zaczął mu się walić na głowę i Piotr zaczął tonąć. Te historie mają zastosowanie w naszym życiu. Mam do was bardzo ważne pytanie. Co sprawia, że ludzie nie polegają na Bożych obietnicach? Co ich powstrzymuje? Co nas czasami powstrzymuje przed poważnym traktowaniem słów Boga? Liza? Jest to brak zaufania do Boga. Nie ufamy, że rzeczywiście może to zrobić. Albo myślimy, że Mu na nas nie zależy. Są pewne aspekty Jego charakteru, które poddajemy w wątpliwość. W ostatecznym rozrachunku albo Bóg kłamie, albo mówi prawdę. Albo nam pomoże, albo nie. Wielu ludzi zdaje się mówić, to Bóg może zrobić, ale tego już nie.
A wybór jest taki, przyjmujemy wszystko albo nic. Dlatego potrzebny jest krok wiary i zaufanie, że Bóg zrobi to, co obiecał. Skąd bierze się takie zaufanie? Łatwo nam powiedzieć, nie zaufałeś Bogu. Jezus mówi o dziecięcej wierze. Skąd ją wziąć? Gdy twoja córeczka skacze z wysokości, to jest pewna, że ją złapiesz. Dzieci wiedzą, że ich nie zawiedziesz, bo łączy was więź miłości. Jak stworzyć taką więź z Bogiem? Trzeba się modlić o wiarę. Boże, przydaj mi wiary. Bardzo często kierujący się najlepszymi intencjami chrześcijanie cierpią, bo kiedyś modlili się o coś, ufali, ale nie stało się zgodnie z ich oczekiwaniami. Modlili się za chore dziecko albo za chorych rodziców. Modlili się, ale zawiedli się w swoich nadziejach. Powinniśmy przyjść do Chrystusa, prosząc, by odrodził naszą wiarę w Niego. On pomoże nam zaufać. Może zamiast modlić się o określony rezultat, powinniśmy raczej przybliżyć się do Boga. Jakub napisał, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Jeśli jestem blisko Boga, to wytrwam w wierze. Bez względu na to, czy moje dziecko przeżyje, czy nie, czy mój kraj pogrąży się w chaosie, czy odzyska równowagę. Bóg jest ze mną w tym wszystkim. Christian? Czasami nie jest to brak zaufania do Boga, tylko niecierpliwość. Ufam Bogu, ale chcę, żeby to się stało teraz. Nieraz bierzemy sprawy w swoje ręce, zamiast cierpliwie czekać na Boże działanie. Nawiązujesz do słów psalmisty, oczekuj Pana, bądź dzielny, a On umocni twoje serce. Wzmocni twoje serce, żebyś był w stanie poczekać dłużej. Wróćmy do 7 rozdziału Księgi Izajasza. Chociaż król Achaz był tak krnąbrny, że nie chciał nawet prosić Boga o znak, to Bóg mówi, że i tak mu go da. Zasięg tego znaku jest o wiele szerszy, bo jest to znak dla całej rodziny ludzkiej. Jason, Księga Izajasza, rozdział 7, wiersz 14. I've got the New King James Version here. Isaiah 7:14 says, "Therefore the Lord Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Immanuel znaczy Bóg z nami. To pierwsza wskazówka, że chodzi o coś wielkiego. Niektórzy hebraiści uważają, że mowa jest tu po prostu o młodej kobiecie. Ale w tym, że młoda kobieta rodzi dziecko, nie ma nic dziwnego. To się dzieje cały czas. Niezwykłe jest poczęcie w przypadku dziewicy. A jej dziecko nie ma na imię resztka powróci, tylko Immanuel, czyli Bóg z nami. Skąd wiadomo, że to proroctwo dane 700 lat przed narodzeniem Mesjasza odnosi się właśnie do Niego? Skąd ta pewność? Warto zajrzeć do Ewangelii Mateusza. Smyso, Ewangelia Mateusza, rozdział 1 od wiersza 21 do 23. Mateusz nie zawsze wierzył, że Jezus jest Mesjaszem. Był biegłym księgowym i pracował dla urzędu skarbowego jako poborca podatkowy. Ale pewnego dnia podszedł do niego Jezus i powiedział, pójdź za mną. To spotkanie odmieniło życie Mateusza Lewiego. Dla Jezusa poświęcił wszystko. Ewangelia Mateusza, rozdział 1, od wiersza 21 do 23. Verses 21 to 23, Matthew 1, reading from the New King James Version. It says,
A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada, Bóg z nami. Mateusz podaje tłumaczenie, gdybyśmy nie wiedzieli, co znaczy to imię. Jak podkreśliła Liza, albo wierzymy, że Duch Święty przemawiał przez tych proroków, albo uważamy, że wszystko zmyślili. Mateusz odważnie oznajmia to, co już 700 lat wcześniej z natchnienia Ducha Świętego zostało powiedziane przez Izajasza. Prorok pisał o Jezusie. Liza? To proroctwo jest wyjątkowe, bo Bóg niejako mówi, masz trudności z okazaniem mi zaufania, bo myślisz, że nie rozumiem, przez co przechodzisz. A ja poślę na ziemię swojego jedynego syna, żeby doświadczył tego, przez co ty przechodzisz. Nie mamy żadnej wymówki. Bóg nas rozumie, bo jako Immanuel był na naszej ziemi w ludzkim ciele. Żył tak jak my i był wystawiony na wszystkie trudności, z którymi mamy do czynienia. Oczywiście, że nas rozumie. Możesz mu zaufać, bo on wie, jak to jest być tobą. Skąd wiadomo, że dziecko, które zgodnie z proroctwem miało się narodzić z dziewicy, nie jest zwykłym dzieckiem? Przejdźmy do rozdziału 9. Jason, Księga Izajasza, rozdział 9, wiersz 5 i 6. What does it say about this child? I've got the New King James Version here, Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. To nie jest zwykłe dziecko. Władza na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca. Bóg mocny. Ojciec odwieczny. Książę pokoju. Izajasz pisze coś więcej o tym dziecku w rozdziale 11. Są to wspaniałe proroctwa. Być może w drodze do Emaus Jezus przytaczał właśnie te przepowiednie. Jamie Jean, Księga Izajasza, rozdział 11, od wiersza 1 do 5. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana, nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Mowa tu o Immanuelu. Ta przepowiednia obejmuje również sąd ostateczny. Gdy ci, którzy odrzucą łaskę i miłosierdzie Boże, będą wołać do skał, aby na nich upadły. Chcę, żebyśmy zapamiętali to piękne objawienie mówiące o dziecku narodzonym z dziewicy. Tekst, który teraz przytoczymy, dla wielu chrześcijan jest ulubionym tekstem biblijnym. Ewangelia Jana, rozdział 3, wiersz 16 i 17. Niektórzy znają te słowa na pamięć, ale może któryś z naszych widzów nigdy ich nie słyszał. Na czym polegała misja Immanuela? Christian, Ewangelia Jana, rozdział 3, wiersz 16 i 17. New King James Version, John chapter 3, 16 and 17.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Misją Immanuela jest zbawienie ludzi. Nadasz Mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. On nas uratuje. Ten znak został przepowiedziany 700 lat wcześniej. Kiedy doszliście do wniosku, że to jest prawda, że Bóg nie pozostawił nas samych? Niektórzy z was dorastali w chrześcijańskich rodzinach, ale nie wszyscy. Na przykład Jamie dziennie słyszała w swoim domu, że Jezus jest Mesjaszem, Zbawicielem świata. Kiedy zrozumiałaś, że te proroctwa odnoszą się do Jezusa? To była długa droga. Zaczęłam zastanawiać się nad tymi sprawami, gdy miałam 11 lat, bo moje życie zostało uratowane dzięki Bożej interwencji. Pod względem fizycznym? Tak. Gdybym podjęła inną decyzję, najprawdopodobniej zginęłabym w wypadku samochodowym. Zdałam sobie wtedy sprawę, że musi być jeszcze coś poza tym, co mogę zobaczyć, usłyszeć i czego mogę dotknąć. Ktoś się o mnie troszczy. To był początek mojej długiej drogi poszukiwań i zrozumienia tego, że Bóg jest Bogiem osobowym, który wiele razy do mnie przemawiał. Czy to przez innych ludzi, czy to przez swoje słowo, a czasami bezpośrednio, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Jeśli Bóg Wszechświata przemawia do ciebie i interweniuje w twoim życiu, to znaczy, że zależy Mu na tobie. Modlisz się, gdy twój świat się rozpada. Bóg nie zawsze odpowiada zgodnie z twoimi oczekiwaniami, ale dotrzymuje obietnic. Myślę także o tej pierwotnej obietnicy z Księgi Rodzaju, rozdział 3, wiersz 15. Bóg dotrzyma obietnic, które ci złożył, nawet jeśli ich spełnienie nie jest zgodne z twoimi oczekiwaniami. Bóg ci towarzyszy i cierpi razem z tobą. Gdy dzieliłaś się świadectwem, pomyślałem o audiobooku pod tytułem Radical Evidence. Znajdziecie w nim świadectwo młodej muzułmanki, która postanowiła poważnie potraktować Słowo Boże i pomodliła się w imieniu Jezusa. Mówi o tym pierwszy rozdział tej książki. Link do pobrania tej darmowej publikacji otrzymacie, wysyłając do nas wiadomość o temacie Free Offer. Jamie Jean mówiła o prostej modlitwie, o modlitwie dziecka, o tym, że możemy trzymać Boga za słowo. Dlaczego tego nie robimy? Bo nie poznaliśmy Jego charakteru. Bóg kocha nas tak bardzo, że posłał Immanuela, żeby był z nami i żeby nas uratował. Więc poznawajmy Go. Bóg mówi, proś, a otrzymasz, szukaj, a znajdziesz. On się przed nami nie ukrywa. Symyso? Siódmy rozdział rozpoczyna się od wzmianki o nikczemnym królu, który nawet swojego syna oddał na spalenie. I w tym kontekście Bóg mówi, poślę Mesjasza, aby cię uratować. Oto jak bardzo Chrystusowi zależy na wyswobodzeniu nas z naszych grzechów. Nikt nie jest poza zasięgiem Jego łaski. Chrystus wciąż apeluje do ludzi, otwiera swoje ramiona i mówi, mogę cię uratować. Przenosimy się o 700 lat w przód. Zacytujemy teraz dwa fragmenty. Pierwszy z Ewangelii Jana, rozdział 1, wiersz 14. I drugi z pierwszego listu Jana, rozdział 1, od wiersza 1 do 3. Jason, Ewangelia Jana, rozdział 1, wiersz 14. Jason, would you read it for us? I've got the New King James version here. John chapter 1, verse 14. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Kto jest tym Słowem, które stało się ciałem? Czytamy o tym na początku tego rozdziału. To Jezus. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Jezus to Immanuel, Bóg z nami. Był u Boga, był Bogiem, stał się ciałem i zamieszkał wśród nas. A teraz pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, werset od pierwszego do trzeciego. Myślę, że apostoł Jan był podekscytowany, pisząc o społeczności z Immanuelem. Liza, pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, trzy pierwsze wersety. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Ktoś powie, Janowi łatwo było tak powiedzieć, bo tam był. Widział Jezusa, dotykał Go, słyszał Jego głos. Dla niego Immanuel był bardzo realny, ale to było 2000 lat temu. Jak my możemy doświadczyć społeczności z Immanuelem? Dzień. Zapraszając Jezusa do swojego życia. Wielokrotnie doświadczałam Bożej miłości i Jego interwencji w swoim życiu. Bóg odpowiadał na moje modlitwy, zanim dowiedziałam się, jak się modlić. Trzeba mieć otwarte serce, trzeba szukać Jezusa wszelkimi możliwymi sposobami i poddać Mu swoje życie. Słuchając tego, ktoś powie, tak zrobię, zaproszę Jezusa do swojego życia. Jak to się dzieje? Co mówi o tym Biblia? Przecież Jezus zmarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Biblia mówi, że zasiadł w niebie po prawicy Bożej. Wstawia się za nami jako nasz arcykapłan. Gdy mówisz, zostań Panem mojego życia, jak Jezus tego dokonuje? Nie musimy zgadywać. Christian, Ewangelia Jana, rozdział 14. Tak, rozdział 14, od wiersza 16 do 18. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Trzymajmy się tych słów. Jezus mówi, że Ojciec da nam innego Pocieszyciela. Z greckiego parakletos, czyli ten, który towarzyszy. Jeśli to miał być inny Pocieszyciel, to kto jest tym pierwszym? To Immanuel, Bóg z nami, Jezus. Znawcy języka greckiego mówią, że inny znaczy tu kolejny, ale tego samego rodzaju. Jeszcze jeden taki jak ja. Jaka cecha Ducha Świętego sprawiła, że Jezus powiedział, lepiej dla was, żebym ja odszedł? Bo jeśli odejdę, to poślę do was Pocieszyciela. Na czym polega różnica między Immanuelem, który stał się częścią rodziny ludzkiej jako Jezus z Nazaretu, a Duchem Świętym, czyli innym Pocieszycielem? W wierszu 17 Jezus powiedział, On przebywa wśród was i w was będzie. Kogo Jezus miał na myśli, mówiąc was? Nas wszystkich. To się nazywa wszechobecność. Słowo stało się ciałem, gdy Syn Boży przyjął postać ludzką. Zgodnie z przepowiednią Izajasza, Jezus narodził się z dziewicy i dlatego Jego oddziaływanie było ograniczone. W danej chwili mógł być tylko w jednym miejscu. Ale Duch Święty może być i z tobą, i z tobą, i z twoją żoną, w domu, i z twoimi dziećmi.
z rodzicami w Kenii, może być z każdym człowiekiem. Co więcej, może być nie tylko z nami, ale także w nas. Dochodzimy do wersetu 18. Nie tylko Duch Święty będzie w nas. Co mówi Jezus? Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jezus jest z nami przez Ducha Świętego, bo pragnie pielęgnować z nami zażyłą więź. Może nie odeszliśmy od Boga tak daleko jak Achaz. Byli inni królowie, na przykład Jozjasz i Uzjasz. Niektórzy szli za Bogiem, inni nie. Ale Bóg do każdego człowieka mówi: wystaw mnie na próbę. Pozwól mi działać w swoim życiu. Pokazałem ci, jak bardzo cię kocham, posyłając Immanuela. On cię zbawi. On zbawi wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Co powiedzielibyście naszym widzom, którzy słuchając tego, myślą sobie, to zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Liza? Psalmista pisze: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Sprawdź to sam. Jeśli się rozsmakujesz, to już nie będziesz chciał zrezygnować. Psalm 34, wiersz 9. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który u Niego szuka schronienia. Wystarczy krótka modlitwa. Boże, proszę, działaj w moim życiu. Nieraz radzę ludziom, módlcie się z otwartymi oczami. Chodzi o to, żeby zauważać to, co Bóg robi, gdy czynisz krok wiary. Bóg chce działać w naszym życiu. Co jeszcze można powiedzieć komuś, kto uważa, że to jest zbyt piękne? Dziemydzin? Co masz do stracenia? Wystaw Boga na próbę. W mojej rodzinie są osoby z różnych wyznań, a także ateiści. Ich światopogląd diametralnie różni się od mojego. Nieraz mówią o tym, co zyskuję dzięki wierze. Po prostu spróbuj, możesz zyskać wieczność. Jeśli świadczymy w imieniu Chrystusa, jeśli cechuje nas pokój, jeśli inni ludzie widzą, że mamy wyraźny cel w życiu, to jest to mocno przemawiające świadectwo. Bóg proponuje ci coś lepszego. Skosztujcie i zobaczcie. Jeśli pokażemy komuś ten wybór, to pozwólmy działać Bogu, bo to On przekonuje człowieka, a nie my. Bóg dokonuje cudów. Cieszę się, że jesteście z nami. Jeszcze raz zachęcam was do zdobycia audiobooka pod tytułem Radical Evidence. Wystarczy wysłać do nas wiadomość o temacie Free Offer. Będziecie mogli poznać historię osób, które nie znały Jezusa, ale postanowiły zaryzykować. Uwierzyły, że to, co Jezus mówi, jest prawdą i doświadczyły cudownego działania Boga. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej oferty. Nade wszystko mam nadzieję, że przyjmiecie Jezusa za swojego Mesjasza. Jezusie, zbaw mnie, chcę ci ufać, choć mam pytania, a ludzie mówią, że to bzdury. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który mu ufa. Módlmy się. Niebiański Ojcze, świat walił się na oczach Izajasza. Dzisiaj nie jest lepiej. Dlatego zachęcasz nas, abyśmy skosztowali i zobaczyli, że jesteś dobry. Chcesz, byśmy ci ufali. Chcesz działać w naszym życiu. Modlę się za każdą osobę, obyśmy codziennie podejmowali tę dobrą decyzję, obyśmy doświadczali Twoich cudów i oddawali ci cześć po wieki wieczne. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję wam za wspólne zajęcia. Idźcie i bądźcie błogosławieństwem dla swoich bliźnich. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. W
programie wykorzystano fragmenty Pisma Świętego w przekładzie Biblii Warszawskiej. Sławiony czas studium Szkoły Sobotniej. Studiowaliśmy bardzo ważne i ciekawe lekcje, które na pewno nie wyczerpaliśmy podczas tego czasu, który mieliśmy, a więc zachęcam wszystkich, żebyśmy także rozważali te tematy w domu. Teraz zostaną zebrane dary. Zapraszam dwie wyznaczone osoby do zebrania darów. Przed darami skłońmy nasze czoła. Jedna osoba się pomodli. Drogi Panie, chciałbym Cię teraz poprosić o tymi zebranymi darami, aby one były dobrze wykorzystane i abyś pobłogosławił je. Prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję za zebranie darów. Niech Pan Bóg je pobłogosławi. A teraz powstańmy i zaśpiewamy pieśń pod numerem 212. Koniec pierwszej części nabożeństwa. Będziemy się modlić z Magdą, ale jeszcze po modlitwie nie rozchodźcie się, bo będzie jeszcze kilka ogłoszeń. Drogi nasz Panie, chcemy Tobie bardzo podziękować za wszelkie błogosławieństwa, które otrzymujemy od Ciebie każdego dnia, każdej chwili i na każdym kroku.
Panie nasz, otwórz nasze oczy, żebyśmy widzieli je i dostrzegali rzeczy małe i proste, tak żebyśmy byli gotowi później przyjąć te wielkie, które masz dla nas. Ojcze nasz, dziękujemy Tobie za stworzenie i za zbawienie. Dziękujemy Tobie za to nabożeństwo, za ten czas i za Słowo Boże, które wskazuje nam drogę, którą powinniśmy podążać. Panie nasz, niech tylko Tobie będzie chwała, a nas ucz pokory, żebyśmy za prorokiem potrafili powiedzieć: niech On, Jezus Chrystus, wzrasta, a my, żebyśmy stawali się mniejszymi. Więc prosimy Cię, żebyś używał nas jako swoje narzędzia i jako swoje sługi. Panie, obdarz nas swoją łaską i prosimy, daj nam Ducha Świętego, żeby przekonywał nas o grzechu i wymiatał ten grzech, żeby reformował nasze życie i przygotował na powtórne Twoje przyjście. Panie nasz, i chcemy Ciebie także prosić, żebyś był z tymi, którzy cierpią i chorują, i z tymi, którzy czują się samotni, złamani i zawiedzeni. Panie, bądź z nimi i błogosław im. A modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wczoraj na tym miejscu mieliśmy uroczystość chrztu. Wspaniała to była uroczystość. Ochrzczonych zostało w sumie 6 osób, 5 z naszego zboru, 1 ze zboru w Radomiu. Wierzymy, że te osoby już na stałe tutaj u nas zagoszczą, znajdą miejsce wśród nas. To również jest zadanie dla nas wszystkich. Zakończyliśmy również wspólnie ze zborem Łódź Widzew cykl 10 spotkań modlitewnych. Również dziękujemy wszystkim za udział w tych spotkaniach. Jeszcze dodam odnośnie osób ochrzczonych wczoraj, że planujemy przywitanie ich w naszym zborze za tydzień. Za tydzień na nabożeństwie będzie przywitanie tych osób w naszym zborze, tych 5 osób. Spotkanie na Zoom zatytułowane Dzieciaki pytają dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat odbędzie się w niedzielę o godzinie 10. Prowadzić je będą Kamila i Marcin Grzesiak. Dzieci wykonają eksperyment, dlatego przyda im się kilka rzeczy. Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko wzięło udział w spotkaniu, napisz na podany na ekranie adres e-mail, a dostaniesz link i prześlemy Ci szczegóły dotyczące spotkania. Również spotkanie warszawskich rodziców na Zoom w niedzielę od godziny 20. Również jest podany adres, na który należy się zgłosić. Za tydzień, w sobotę, uruchamiamy serię 5 spotkań zatytułowanych Apokalipsa Jana w 5 krokach. Poprowadzi je dr Adam Grześkowiak. Spotkania odbywać się będą w soboty i w niedzielę o godzinie 18. Pierwsze z tych spotkań zatytułowane jest Mapa Apokalipsy Jana, czyli jak nie pogubić się w apokaliptycznej dżungli. Myślę, że te 5 spotkań przybliży nam nie tylko treść Apokalipsy Jana, ale również
jak ją czytać, w jaki sposób interpretować właśnie tą apokaliptyczną księgę. W programie nabożeństw jest za tydzień umieszczona Wieczerza Pańska, ale z wiadomych względów zostaje ona przeniesiona na bardziej dogodny czas. No i wiadomość, której nigdy nie chcemy podawać, ale póki jeszcze Jezus nie powrócił, takie informacje będą się pojawiać. Otóż zasnął w Panu z pewnością zmartwychwstania Alfred Kononiuk. Pogrzeb odbędzie się w najbliższy wtorek, to jest 19 stycznia o godzinie 14 na cmentarzu Brudnowskim. Kondukt zbiera się przy starym drewnianym kościele od ulicy Wincentego. Czyli wtorek, godzina 14. Dziękuję bardzo. Czas na przerwę.
Witajcie, bracia i siostry, na nabożeństwie ku chwale naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Witam was tutaj zebranych, witam również tą liczniejszą grupę internautów, którzy są w swoich domach, gdziekolwiek teraz są za pośrednictwem właśnie łączy internetowych. Chciejmy również przywitać naszego Pana pieśnią numer 262. Możliwości uklęknijmy do modlitwy. Nasz ukochany Ojcze, Królu Wszechświata, zbieramy się w świętym dniu, który nam dałeś, żeby Cię wielbić, mieć ze sobą społeczność, żeby oddać Ci hołd naszym życiem i dziękować Ci za to, że nas każdego dnia podnosisz, opiekujesz się nami, niczego nam nie brakuje, jesteś, wysłuchujesz naszych modlitw i prowadzisz nas do siebie. Niech będzie Twoje imię w całym świecie uwielbione i każde kolano zgina się na brzmienie Twojego imienia. Przychodzimy dzisiaj również z prośbą o uleczenie małego Filipa. Jego tata jest przyjacielem naszego kościoła, już nawet chciał, przygotowywał się do chrztu, przeżywa tragedię, bo Filip jest po 11-godzinnej operacji i ma duże problemy z jelitami. Ty, Panie, wiesz, dlaczego tak się dzieje i prosimy Cię, Boże, o uleczenie, o ratunek dla tego dziecka, które niczemu nie jest winne. Wierzymy, że wysłuchasz naszych modlitw. Wszyscy, jak słuchacie nas przed monitorami, módlcie się o to dziecko, żeby Pan je uratował. I wierzę, że tak będzie. Drogi Boże, dziękujemy Ci za Twoją opiekę, za to, że możemy na Ciebie liczyć, że nigdy nam niczego nie brakuje.
Prosimy też o Ducha Świętego dla mówcy i dla nas wszystkich o właściwe zrozumienie czasu, w którym żyjemy. Niech będzie Ci chwała, Panie. Przez Najświętsze imię Jezusa dziękujemy. Amen. Proszę, usiądźmy. Teraz czas zejść na ziemię, czyli będzie teraz zebranie darów, które posłużą funkcjonowaniu naszego zboru. Internautów również prosimy o to, aby poprzez przelewy bankowe zasilali konto naszego zboru, jak również swoich lokalnych zborów, do których należycie. Dziękujemy bardzo. Skłońmy głowy do krótkiej modlitwy. Dobry nasz Boże, prosimy, pobłogosław te dary, pobłogosław również ofiarodawców, aby również zaznali Twojej opieki w tym trudnym czasie, o co prosimy przez imię Jezusa. Amen. Teraz zapraszam przed monitory dzieci. Jeśli tam jesteście, to właśnie czas jest dla Was. Za chwilę obejrzycie filmik i wujek Marcin przedstawi Wam historię, którą dla Was teraz przygotował. Zapraszam. Czołem kochani, mam na imię Marcin, jestem z Białegostoku i jakiś czas temu usłyszałem historię od cioci Luizy, która bardzo mi się spodobała. Być może również zainteresuje Was. Zgadnijcie, o czym będzie. Co to jest? Być może część z Was zgadła, że jest to kokon i dzisiejsza historia będzie o kokonach i o motylach. Pod Białymstokiem mieszkał pewien Krzyś. Krzyś lubił chodzić na spacery, chodził do lasu i na łąkę. I tam pewnego dnia zaobserwował na łące dziwne właśnie takie jakieś konstrukcje. A tu były kokony. Krzysio przychodził na łąkę codziennie i obserwował, co tam się w tych kokonach dzieje. I zauważył pewnego dnia, że w jednym z kokonów zrobiła się malutka dziurka. I przez tą dziurkę powolutku, nóżka za nóżką, z wielkim wysiłkiem i wkładając wielkie starania, wychodził motyl. Wydawało się, że sprawia mu to wielką trudność, ale kiedy wyszedł na zewnątrz, był silny, piękny i zaraz mógł latać i poszukiwać pokarmu. Krzysio przychodził na łąkę codziennie, obserwował kokony i obserwował, jak z każdego dnia wychodzą nowe motyle. Ale uwagę Krzysia zwrócił jeden kokon, bo nic tam się nie działo. I kiedy już prawie wszystkie kokony były puste i we wszystkich były dziurki i wszystkie motyle pięknie latały, to ten kokon cały czas był zamknięty. Krzysio zaczął mu się przyglądać, podszedł bliżej i zobaczył, że w środku jest jednak motyl. Dlaczego więc nie wychodzi? Krzysio się zmartwił. Rozejrzał się, poszukał patyka. Przyszedł z takim małym patyczkiem i zaczął przy tym kokonie dłubać. I wydłubał maleńką dziureczkę.
a później troszkę większą. Zajrzał do środka i rzeczywiście w środku był motyl. A więc rozerwał ten kokonik i wypuścił motyla na zewnątrz. I jak myślicie, dobrze zrobił czy źle zrobił? No. Cóż, motyl, który wyszedł z tego kokonu, żył, ale był jakiś taki chudziutki, słabiutki, nie miał w ogóle dużo ciała, nie miał mięśni, te jego skrzydełka nie rozwijały się tak pięknie jak innych motyli. Żył i funkcjonował, ale znacznie gorzej niż pozostałe motyle. Jak myślicie, dlaczego? Otóż pozostałe motyle, dzięki właśnie temu, że włożyły dużo trudu i wysiłku w wyjście z tego kokonu, te doświadczenie, ten wysiłek i ten trud uczyniły je silnymi, przygotowały do późniejszego życia. Dzięki temu wysiłkowi były silne, piękne i radziły sobie dobrze. Natomiast ten motyl, którego uwolnił Krzysio, ten, który nie miał okazji, żeby wysilić się, ten, który nie miał okazji, ażeby poczuć ten trud wychodzenia z tego kokonu, był po prostu słabiutkim i nieprzystosowanym do życia motylkiem. I teraz jaka płynie z tego lekcja dla nas? Otóż czasem narzekamy, mówimy, że coś złego nam się dzieje, że jest nam trudno, prosimy o pomoc. Czasem być może nawet Pana Boga oskarżamy albo tak pytamy się: Panie Boże, dlaczego cały czas jakieś tyle złych rzeczy mi się dzieje? Czemu ja nie mam tak jak inni, że mógłbym się położyć, poleżeć, odpocząć troszkę, żeby takie wszystko było proste i łatwe? Zdarza Wam się tak czasem ponarzekać? Bo mi czasem takie myśli gdzieś tam do głowy przychodzą, że inni to mają, że ja to już bym wolał sobie poleżeć i odpocząć. Ale wtedy, kiedy właśnie takie myśli pojawią się Wam w głowie, to przypomnijcie sobie historię o tym motylku i o tym kokonie. O tym, że motylek, który nigdy się nie wysilał i któremu wszystko jakby było dane od samego początku, wyrósł na słabiutkiego, chudziutkiego i biednego motylka. A te motyle, które miały trudności, które musiały włożyć dużo wysiłku i trudu, żeby wyjść z tego kokona, stały się silnymi, pięknymi, mocnymi motylami. Pan Bóg też w Księdze Apokalipsy w 3 rozdziale mówi, że kogo kocha, tego karci i smaga. To znaczy, że jeśli Pan Bóg nas kocha, a kocha nas, to czasem daje nam takie jakieś trudne doświadczenia, trudne sytuacje, bo chce, żebyśmy się czegoś nauczyli z nich, bo chce, żebyśmy z pomocą Pana Boga, albo rodziców, albo nawet sami, abyśmy przez te sytuacje przeszli i przez to stali się lepszymi ludźmi. Moi drodzy, następnym razem, kiedy coś złego nam się przydarzy, to nie narzekajmy, tylko prośmy Pana Boga o pomoc, prośmy naszych rodziców o pomoc i spróbujmy z tej sytuacji wyjść z podniesionym czołem. I tego życzę Wam i sobie. Cześć. Dziękujemy bardzo. Przy okazji pozdrawiamy Kamilę, Marcina i Wasze dzieci. Miejcie się dobrze i zdrowo. Przeczytam teraz tekst zapisany w Ewangelii Marka w rozdziale 16. On zaś rzekł do nich: nie trwóżcie się, Jezusa szukacie nazareńskiego ukrzyżowanego. Wstał z martwych, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Kazanie zatytułowane „Przyjmij Boże przebaczenie” wygłosi pastor Paweł Lazar. Zapraszam. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, ale również i tych, którzy nas oglądają albo uczestniczą w tym nabożeństwie za pośrednictwem internetu.
Mam jedną podstawową prośbę. Prawie zawsze o to proszę, aby nie tylko ci obecni tutaj, ale również i internauci, aby w swych myślach prosili Boga, aby to słowo, które ma być czytane dzisiaj z Bożego Słowa, to słowo, które ma być wypowiadane, aby nie było tylko i wyłącznie ludzkim słowem, ale aby ono docierało do naszych umysłów, do naszych serc, abyśmy podejmowali właściwe decyzje, aby Bóg był uwielbiony. Bo drodzy, bez pomocy nieba, bez działania Ducha Świętego, Boże Słowo, nawet najpiękniejsze czytane, może odbić się od ściany i nie przynieść żadnej korzyści. Dlatego też prośmy Pana, aby tak nie było. Aby rzeczywiście ten temat, który w jakimś stopniu wybrałem, patrząc w grafik usługiwania, że za tydzień ma być Wieczerza Pańska, której jednak nie będzie, ale myślę, że nie zaszkodzi, aby ten temat mimo wszystko przestudiować. Przyjmij Boże przebaczenie. Czym jest tak de facto przebaczenie w naszym życiu? Jeżeli chodzi o nasze kontakty z drugim człowiekiem. Co to takiego jest? Przebaczenie. Mówi się przebaczenie grzechów. Ale grzechów nie da się wybaczyć. Można wybaczyć tylko grzesznikowi. Grzech jest grzechem, on się zdarzył, on jest, on przyniesie konsekwencje w życiu człowieka, natomiast można przebaczyć temu, który dokonał tego grzechu. Wydaje mi się, że czasami mamy z tym problem. Bo de facto przebaczenie to odcięcie się od osądu osoby, która ten grzech uczyniła. Mamy prawo osądzić grzech, ale nie powinniśmy osądzać grzesznika. Wydaje się to dosyć trudne. Jak to zrobić? Ale przecież Pismo Święte, Duch Proroctwa również mówi nam wielokrotnie, iż Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Kocha każdego z nas. Bo każdy z natury jest grzesznym. Niekoniecznie musimy grzeszyć, ale doskonale wiemy, że często zdarzają nam się błędy, potknięcia, upadki, bo dzisiaj rzadziej mówimy, że grzeszymy. Raczej mówimy, no, pomyliłem się, popełniłem błąd. Ale to i tak na jedno wychodzi. Natomiast przebaczenie Boże jest absolutnie bezwarunkowe. Popatrzmy na przykład Dawida. Popełnił okrutny grzech cudzołóstwa, a w wyniku cudzołóstwa musiał skazać na śmierć męża, wybaczcie za, że tak to nazwę, swojej kochanki, człowieka, który był przyjacielem Dawida. Znamy tą historię zbyt dobrze. Ale gdy Natan przyszedł do Dawida, aby mu uświadomić, co potwornego zrobił, ciągle to do niego nie docierało, aż w końcu przez przypowieść przemówił do jego umysłu, zrozumiał, że to on jest tym winnym. I wtedy Natan ma słowa od Boga w
Twój grzech przebaczono. Bóg przebaczył ci twój grzech. Albo inaczej mówiąc, przebaczył tobie. No powiedzielibyśmy, dziwna rzecz, taki grzech w ogóle przebaczyć? Straszne konsekwencje ten grzech przyniósł w życiu Dawida, ale on otrzymał przebaczenie od Boga. Popatrzmy na jeden przykład Nowego Testamentu. Chociażby Łotra, który umierał na krzyżu Golgoty. Po prawej stronie, jak się wierzy, krzyża Chrystusa Pana. Który skierował się do swego wybawcy, a ten obiecał mu, będziesz ze mną w raju. Inaczej mówiąc, przebaczył jemu wszystkie grzechy. Przepraszam. A ofiara Chrystusa Pana była tego dowodem, że to przebaczenie objęło nie tylko Dawida, nie tylko Manasesa, straszliwego króla Starego Testamentu, nie tylko Saula, późniejszego Pawła, ale wszystkich ludzi. Lecz dla nas jako ludzi zasadniczym problemem w tej kwestii jest przyjęcie boskiego przebaczenia. Bo okazuje się, że czasami to Boże przebaczenie można odrzucić. Nawet lekcję, którą studiowaliśmy dzisiaj z życia Achaza, można powiedzieć, że tak było w jego życiu. On po prostu nie chciał zaakceptować Bożych dróg, Bożej łaski. Chociaż doznawał je w swoim życiu i całego narodu, ale ostatecznie nie był chętny przyjąć boskiego przebaczenia. Oto w proroctwie Izajasza, w pierwszym rozdziale, który to rozdział już studiowaliśmy kilka tygodni temu, czytamy te słynne słowa w 18 wierszu. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Co jest tym sposobem wybielenia koloru, mocnego koloru czerwonego, który jest tutaj symbolem grzechu ze strony Boga? Czyż nie jest to dziwne, że inny kolor czerwony, krew Jezusa Chrystusa, może zneutralizować w naszym życiu, w naszym charakterze, przez działanie również i Ducha Świętego, aby szata naszej sprawiedliwości nie była zabrudzona, nie była purpurowa, nie była szkarłatna, ale abyśmy byli czyści jak śnieg, jak wełna. Oczywiście białego baranka, bo są też i kolorowe baranki i wtedy ta wełna nie jest biała. Chrystus Pan, gdy był na tej ziemi, skierował do jemu współczesnych, w pierwszej kolejności do apostołów, te szczególne słowa, które znamy bardzo dobrze z Ewangelii Mateusza, 11 rozdziału. I oto w wierszu 28 i dalej czytamy: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie jest. Zaproszenie skierowane przez Pana Niebios, Króla Wszechświata, w osobie Jezusa Chrystusa, gdy był tu na tej ziemi,
Prawdziwy Bóg, który stał się prawdziwym człowiekiem, oferuje wszystkim narodom, wszystkim ludziom ratunek, przebaczenie, ukojenie, wewnętrzny pokój, radość, zadowolenie, szczęście. To, co jest możliwe w życiu każdego chrześcijanina, jeżeli pozwolimy Bogu, Chrystusowi Panu, Duchowi Świętemu naprawdę działać w naszym życiu. Popatrzmy na dwa przykłady, bardzo dobrze nam znane z Nowego Testamentu. Jak to było w życiu tych dwóch przyjaciół Chrystusa Pana, dwóch Jego uczniów, dwóch apostołów? Najpierw krótko o Piotrze. Gdy zbliżała się Golgota, Chrystus Pan coraz częściej mówił swoim uczniom, swoim apostołom, że nadchodzi Jego śmierć. Ale zawsze mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I oto w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy tą bardzo dobrze znaną nam historię. Od wiersza 31 po 33. Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Czyż nie było to wspaniałe proroctwo, czyż nie była to wspaniała przepowiednia mówiąca jasno i wyraźnie, że chociaż muszę, Chrystus Pan mówi, cierpieć, umrzeć, czego wy po prostu w tej chwili nie rozumiecie. Wy, gdy pasterz będzie uderzony, rozproszą się wszystkie owce, wszyscy mnie opuścicie. Ale po zmartwychwstaniu będę czekał na was w Galilei. Tam się ponownie spotkamy. Czy nie było to wspaniałe słowo obietnicy? Czy nie była to przepowiednia, której powinni się mocno uchwycić? Odpowiadając, Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli, ja się nie zgorszę. Drogi słuchaczu, drogi bracie, siostro, przyjacielu, czy jesteś w stanie zobaczyć siebie w postaci Piotra, który mówi: nie, może ta siostra tak, może tamten brat, może ktoś inny, ale ja na pewno nie. Ja na pewno nie. Ja na pewno nie. To ja jest naprawdę zgubne w naszym życiu. Ja. 14 rozdział proroctwa Izajasza, 28 rozdział Ezechiela. Sam Lucyfer mówi ciągle: to ja. Dopóki Chrystus Pan nie zacznie mówić w nas, dopóki Chrystus Pan nie rozpocznie żyć w nas, będziemy popełniać absolutnie ten sam błąd, który popełnił Piotr. Ale wtedy Chrystus Pan chce mu pomóc. Mówi w wierszu 34, rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mię zaprzesz. Piotrze, opamiętaj się. Piotrze, czas najwyższy, abyś przestał ufać sobie. Ale wyciągnął z tego jakiekolwiek wnioski dla swego życia? A jak jest z nami? Przecież tego typu historii, nie tak wyrazistych jak ta historia, bo przecież nie ma Chrystusa Pana
rzeczywiście z nami. On jest z nami duchowo, przez Ducha Świętego. Ale w różnych sytuacjach, czy to pracy, na uczelni, w rodzinie, w różnych sytuacjach, On nas ostrzega. Nie popełnij kolejnego głupstwa. Nie popełnij kolejnego błędu. Nie ufaj sobie zbyt mocno. Ufaj mnie. Ja ci pomogę. Rzecze mu Piotr jednak po raz drugi. Choćby mnie miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy jego uczniowie. Znamy dobrze dalszą historię, gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, tam od 69 wiersza dalej czytamy, że gdy po pojmaniu Chrystusa Pana został zaprowadzony do twierdzy Antonia, tam gdzie był sądzony Jan, który miał krewnego gdzieś tam w pobliżu kręgów decyzyjnych tamtych czasów, udał się w tamto miejsce, a razem z nim Piotr. Chcieli po prostu być bliżej Chrystusa Pana. Oni przecież tak bardzo kochali Go, oni tak bardzo nie chcieli, żeby On umierał, żeby On cierpiał. Oni tak bardzo chcieli, aby był królem, doczesnym królem w narodzie izraelskim. Nie rozumieli tego, że On chce i może być królem ich życia. I wtedy, jak czytamy w tych wierszach, podchodzi do Piotra jedna z dziewczyn, która tam gdzieś w tym miejscu również była, i mówi: i ty byłeś z Galilejczykiem. Chwilę później ci, którzy tam byli, mówią do niego: przecież ten był z Jezusem, Nazarejczykiem. A jeszcze później inni przystąpili do niego i mówią mu: prawdziwie ty jesteś jednym z nich. Przecież nawet mowa cię zdradza. A on za każdym razem mówi: nie wiem, co ty mówisz. Nie znam tego człowieka. Nie znam tego człowieka. Jest gotowy nawet, jak mówi wiersz 74, zaklinać się. Mam nadzieję, że nie przeklinał. Zaklinał się i przysięgał, że nie zna Jezusa. Czy jest to możliwe, aby się to zdarzyło w twoim czy moim życiu? Pomyśl nad tym przez chwilę. Zastanówmy się, czy rzeczywiście nasza gorliwość, nasze oddanie, nasze poświęcenie Bogu, nasze uczestnictwo w nabożeństwach, służbie na różnych polach dla innych, wydaje się, jest tak istotne, tak ważne, tak decydujące w naszym życiu. Przecież Piotr, kiedy znalazł się w Getsemane, w sytuacji, kiedy pojmano Chrystusa Pana, to pamiętacie, że był gotowy wyciągnąć miecz i walczyć. On był gotowy być żołnierzem Chrystusa do końca. Ale kiedy tam na dziedzińcu zaczęto drwić z niego, wyśmiewać się z niego: o, ty jesteś jednym z nich, może to samo powinno czekać ciebie. Jak mówi Ellen White w książce Życie Jezusa, Piotr postanowił nie przyznawać się do tego, kim jest, ale udając obojętność, musiał przejść do obozu nieprzyjacielskiego, stając się w ten sposób łatwą zdobyczą pokusy. Gdyby zażądano od niego, aby walczył
za swego mistrza stałby się z pewnością odważnym żołnierzem. Lecz gdy palec wzgardy wskazał na niego, okazał się tchórzem. Wielu, którzy nie uchylają się od czynnej walki o swego pana, są kierowani przez ośmieszenie do zaparcia się swojej wiary. Oto straszliwa pułapka, która grozi każdemu z nas. I naprawdę powinniśmy ją bardzo poważnie rozważyć. Właśnie wtedy, kiedy kur zapiał, jak czytamy w 75 wierszu tego samego rozdziału, Piotr wyszedł z tamtego miejsca i gorzko zapłakał. Ale zanim wyszedł, jak czytamy w tej samej książce, z której przed chwilą czytałem, Zbawiciel odwrócił się od swych sędziów i spojrzał na swego nieszczęsnego ucznia. W tej samej chwili wzrok Piotra został pociągnięty w stronę jego mistrza. Na tej szlachetnej twarzy odczytał głęboką litość i smutek. Lecz nie było tam żadnego gniewu. Widok bladej, umęczonej twarzy, drżących ust oraz pełnego współczucia i przebaczenia wzroku przeszył serce Piotra jak strzała. Obudziło się w nim sumienie. Powróciła pamięć. Przypomniał sobie dane przed kilkoma zaledwie godzinami przyrzeczenie, że jest gotów iść za swoim panem do więzienia i nawet na śmierć. I trzeba przyznać, że to uratowało Piotra. Ale w resztę godzin piątkowych, cały sabat i noc z sabatu na niedzielę i na pewno niedziela były straszliwym zmaganiem jego ducha. Ale jednak te słowa, które były czytane na wstępie kazania, czy przed kazaniem, z Ewangelii Marka, 16 rozdziału, wiersz 6 i 7. O wiele bardziej mogły pomóc Piotrowi, aby zaakceptować przebaczenie Chrystusa Pana i dalej żyć, i dalej służyć Bożym Kościele. Oto czytamy w 6 i 7 wiersz tego 16 rozdziału Ewangelii Marka. On zaś rzekł do nich: nie trwóżcie się, Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego, wstał z martwych, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono, ale idźcie i powiedzcie uczniom jego, że was wyprzedza do Galilei. Gdybym tak przeczytał ten tekst, pomijając to, co dziś dla nas jest, wydaje się, najważniejsze. Powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, i tobie, i mnie, każdemu z nas, niezależnie jakie mamy imię, powiedzcie i Piotrowi. A później, gdy Chrystus Pan spotkał ich nad jeziorem Genezaret, a nawet przygotował im dobre śniadanie, poprosił Piotra na bok i przeprowadził z nim tą niesamowicie ważną rozmowę, zadając mu pytanie trzykrotnie: Piotrze, czy ty naprawdę mnie kochasz? Czy ty mnie naprawdę kochasz? Nie sprawę, nie Kościół, nie nawet najpiękniejsze zasady,
Oczywiście to wszystko jest ważne, ale czy ty mnie kochasz? Mnie osobiście, osobę Jezusa, Zbawiciela świata. Wiemy, jaką odpowiedź udzielił Piotr, ale wiemy również z historii Pisma Świętego, że prócz Piotra był jeszcze jeden uczeń, który w szczególny sposób zawinił. Chociaż jemu wydawało się, że przysłuży się Chrystusowi Panu, aby pomóc mu zostać królem, gdy go sprzeda za 30 srebrników, gdy go wyda kapłanom, Rzymianom, narodowi czy rządzącym tym narodem. Wtedy jeden z 12, jak czytamy w 14 i 16 wierszu 26 rozdziału Ewangelii Mateusza, wtedy jeden z 12 imieniem Judasz Iszkariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcesz mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, by go im wydać. A kiedy już Chrystus Pan był osądzony, to w 27 rozdziale tej samej Ewangelii Mateusza od wiersza 3 czytamy: wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Powiedzcie mi, który grzech Piotra czy Judasza był gorszy, bardziej okrutny? No, być może po ludzku mówiąc, moglibyśmy powiedzieć, no sprzedać swego Pana za 30 srebrników było gorsze niż 3 razy powiedzieć: ja nie znam tego człowieka, ja nic nie mam z nim wspólnego. Wydaje się, że grzech jest grzechem. Nie wiem, czy powinniśmy mówić, to był większy grzech, mniejszy grzech. Po prostu to było zaparcie się Chrystusa Pana. To było nieuwierzenie w Jego misję, w Jego drogę, drogę zbawienia. To wszystko, co im tyle razy mówił, że On musi cierpieć. Musi umierać, ale 3. dnia zmartwychwstanie. I że ich uprzedzi do Galilei. I wszystko się stało. Dlaczego więc jeden przyjął boskie przebaczenie? Był dalej apostołem, a nawet więcej, może nie więcej, był jednym z filarów Kościoła apostolskiego w tamtych czasach. Co wcale nie znaczy, że już nigdy nie popełniał żadnych błędów. Bo chociażby z listu do Galacjan pamiętamy, że inny wielki, w cudzysłowie wielki człowiek, bo tak chyba o człowieku nie powinniśmy mówić, Paweł musiał go po prostu jawnie strofować, że postępuje w niewłaściwy sposób. Ale on przyjął i przyjmował przebaczenie Boże i dalej o Bożej mocy, czasami o swoich siłach, szedł naprzód do celu, który Bóg mu wyznaczył. Czym się różnili ci dwaj ludzie? I czy to samo niebezpieczeństwo nie grozi również i nam? Podczas ich uczniostwa Piotr, mimo iż był porywczym, iż popełniał często błędy,
ciągle zbliżał się do Chrystusa Pana. Ciągle lgnął do Niego. Chciał przebywać w Jego obecności. Niestety Judasz coraz bardziej od Chrystusa Pana się oddalał. Był Jego uczniem, nawet apostołem. Ale niestety nie miał szczególnej więzi z swoim Panem. Wiemy, że również i popełniał inne błędy, ale o nich w tym miejscu chyba nie warto już mówić. Obaj potrzebowali przebaczenia. Przecież Judasz wyznał, zrobiłem źle, zgrzeszyłem, wydałem krew niewinną. Czy potrzeba większego wyznania grzechów? No co prawda on nie Chrystusowi Panu to wyznał, tylko kapłanom. A ci go po prostu wyśmiali. Ale Chrystus Pan słyszał te słowa. Chrystus Pan wiedział, że ten człowiek tak uczynił. Gdyby i Judasz, tak jak Piotr, pamiętał o tym, co Chrystus Pan powiedział im, co czytałem na początku, że po zmartwychwstaniu uprzedzę was do Galilei. No wydaje się to po naszemu, po ludzku prawie niemożliwe, żeby w gronie tych, którzy spotkają Chrystusa Pana, znalazł się Judasz. No bo przecież on sprzedał Pana. No ale jeżeli Piotr mógł się znaleźć w tej grupie, to dlaczego by on nie mógł się znaleźć? Wiecie, największym problemem w kwestii przebaczenia jest to. Po pierwsze, że zbyt rzadko jako ludzie przyjmujemy boskie przebaczenie. Bo też nie prosimy, aby nam przebaczył nasze grzechy. Ja obserwuję wiele nabożeństw, uczestniczę w wielu nabożeństwach i często zauważam jedną prawidłowość, że my przestaliśmy się w publicznych modlitwach modlić o przebaczenie grzechów. No, bo jesteśmy już tak dobrzy, tak święci, że nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby. Przecież nie chodzi o to, żebyśmy wyznawali po imieniu kwiste doświadczenia naszego życia, ale aby każda modlitwa, tak jak wzór, który nam Chrystus Pan przedstawił, Ojcze nasz, aby element prośby o przebaczenie grzechów był naszym udziałem. I to jest jedna z wielkich tragedii ludzkości, chrześcijaństwa. I nie obawiam się powiedzieć również adwentyzmu, że zbyt rzadko prosimy. Dlatego też i nie otrzymujemy tego przebaczenia. No i drugą tragedią to fakt, że często trudno nam przebaczyć innym. A jest to przecież warunek w modlitwie Ojcze nasz. Przebacz nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Drodzy, pomyślmy przez chwilę, czy doświadczenie Piotra, jak również Judasza, uczniów Chrystusa Pana, nie powinno być jakąś szczególną lekcją dla nas, abyśmy czasem nie popełnili tego samego błędu. Każdy z nas popełnia i nie boję się powiedzieć, popełni jeszcze wiele błędów. Jeszcze wiele upadków zdarzy się w naszym życiu. W myślach, słowach, czynach. Chociaż Bóg jest w stanie ustrzec nas od tych upadków. To jednak pytanie, czy ufamy Chrystusowi Panu? Czy chcemy, aby Duch Święty, tak jak czytaliśmy
te czytanki przez te 10 dni modlitwy, aby Duch Święty naprawdę mieszkał w nas, aby życie Chrystusa Pana było naszym udziałem. Pozwólcie, że zakończę trzema tekstami Pisma Świętego z trzech miejsc. Najpierw list do Hebrajczyków, 7 rozdział i 25 wiersz. Dlatego też może zbawić na zawsze, a jak mówi inny przekład, doskonale, tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Psalm 103, wiersze od 8 po 14. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim jesteśmy tworem. Pamięta, że jesteśmy prochem. I Mateusz ponownie, 11 rozdział i 28 wiersz. Pójdźcie do mnie wszyscy, mówi Jezus, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Amen. Bardzo dziękujemy bratu za przekazane poselstwo. Zaśpiewajmy teraz pieśń pod numerem 280. Módlmy się. Niebiański Ojcze, w tej chwili kończącej nabożeństwo na tym miejscu przychodzimy przed Twe oblicze,
aby przede wszystkim podziękować Tobie za zbawienie, które mamy w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, Zbawicielu, naszym orędowniku, pośredniku po Twojej prawicy tam w niebiańskiej świątyni. Dziękujemy Ci za to niesamowite dzieło zbawienia. Twoje, Boże, dzieło dla nas wszystkich. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który działa na serca, umysły, życie nasze, który może uczynić, aby piękno prawdy płynące z tej świętej księgi, pochodzące od Ciebie, napisane przez proroków, apostołów, pisarzy tej świętej księgi, aby ono stawało się żywe w naszym życiu. Aby przynosiło owoc. Tylko Ty możesz to sprawić, dlatego też prosimy Cię, abyś przede wszystkim przebaczył nam, że zbyt często chcemy o własnych siłach żyć dobrym życiem. Tak jak było to w życiu Achaza, Uzjasza, w końcówce swego panowania i wielu, wielu, wielu innych ludzi historii Twego Kościoła. Pomóż nam, albo przebacz nam, że jesteśmy zbyt często zbyt pewni siebie, wpatrzeni w siebie, że ja rządzi naszym życiem. Dlatego tak trudno nam przyjąć Twoje przebaczenie, tak trudno nam przebaczyć drugiemu człowiekowi, bo przebaczenie z natury jest, Boże, nieegoistyczne, a my z natury jesteśmy egoistami. Wierzymy jednak, że dokonasz w życiu naszym takich zmian, abyśmy coraz lepiej wyrażali Twój charakter, aby nawet to zachowanie tam, gdy byłeś sądzony, gdy odwróciłeś się, aby popatrzeć na Piotra, nie było żadnego gniewu, potępienia, ale było tylko przebaczenie z Twojej strony i żal, że wcześniej nie posłuchał Twoich słów. Ale przecież, Ojcze, jakże często popełniamy ten sam błąd. Dlatego też ufamy, że wzmocnisz nas na drodze naszego życia i pomożesz kroczyć prościej. Prościej w labiryncie ziemskiego życia do celu, który nam wyznaczyłeś. Bo prosimy Cię o to w imieniu i zasługach naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Sobotnie nabożeństwo zakończymy hymnem numer 130, cichą, osobistą modlitwą.